Wyłączanie serwera na noc, instalowanie wtyczek, kopiowanie danych programem SnapRite i jeszcze coś na deser związanego z chmurą. I to będzie dzisiaj na temat Open Media Vault. A Nazywam się Bernard Frugaj, i na tym kanale dzielę się z wami podpowiedziami, jak ogarnie rzeczywistość hybrydową, czyli taką jak te serwery domowe, o których dzisiaj mówimy, ale też niektóre tematy zupełnie odległe od serwerów. Ale skąd Open Media Vault i dlaczego ta dzisiejsza audycja? Na wasze życzenie, oczywiście, bo jakiś czas temu robiliśmy instalowanie na ekranie, przez dwie godziny wspólnie instalowaliśmy serwer i mówiłem o tym, że być może wrócimy do tematu, co nieco podkreślając aspekty konfiguracyjne. I ktoś z Was ostatnio przypomniał mi o tym, mówi: No, ale gdzie jest ten ciąg dalszy? Był obiecany, a nie mogę go znaleźć. No to jest ten ciąg dalszy. Serwer domowy dla takich domatorów jak ja i ty, czyli jest to materiał dla takich bystrzaków, którzy nie są informatykami, administratorami serwerów, tylko po prostu osobą, która znalazła w domu jakiś stary desktop Albo kupiła Raspberry Pi, czy jakąś inną maszynę, rzuciła tam dyski, zainstalowała serwer i mówi: No, i mam w tym momencie taki system plików, gdzie w domu przez naszą sieć lokalną możemy oglądać zdjęcia, filmy, dzielić się różnymi domowymi materiałami. Do takich ludzi jest ten materiał. I jedną z Twoich myśli może być to: no, ale dlaczego ten serwer mi buczy całą dobę? Ja bym chciał, żeby wieczorem już się wyłączył i włączył się następnego dnia rano, albo następnego dnia po południu. I zaraz pokażę, jak to zrobić. Natomiast. Myślę, że w tej chwili drgnęła brew zawodowym administratorom serwerowni, którzy mówią, zaraz, zaraz, ale dyski serwerowe są tak stworzone, żeby działały na okrągło całą dobę, a nie żeby je na noc wyłączać. To prawda. Natomiast na tego typu serwerze, jaki masz ty albo ja, prawdopodobnie masz dysk, który był stworzony do laptopa czy do desktopa, czyli nie serwerowy dysk, taki, któremu nawet lepiej zrobi to, jeżeli go na noc wyłączysz. No to w takim razie przechodzimy tutaj do Open Media Volta i. Ustawiamy to, żeby ta maszyna nam się wyłączyła wieczorem, a włączyła rano. I do tego będziemy potrzebować wtyczki. I mamy tutaj zakładkę wtyczki. Możemy na tej liście poszukać. Może znajdziemy tam jakiś software, jakąś aplikację do uruchomienia naszej maszyny rano. Znajdziemy, ale nie tak od razu. Dlatego, że ta lista wtyczek, które są tutaj zainstalowane standardowo od samego początku, jest dość ograniczona. Natomiast to, co potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy dołożyć do naszej listy tak zwane. OMV Extras, czyli Open Media World Extras, czyli dodatkowe wtyczki. I tutaj na dole w opisie tego filmu e, przekazuję link do tej strony, którą tam widzisz, ona jest tutaj automatycznie przetłumaczona na język polski przez tłumacza w przeglądarce. I jeżeli tak jak ja chcesz korzystać z rozwiązania takiego interfejsowego, czyli nie przez jakiś terminal, przez klepywanie jakichś poleceń, tylko po prostu pobranie pliku i wrzucenie go do twojej aplikacji, twojego serwera, to właśnie tu jest to miejsce. Czyli pobierasz tutaj plik z rozszerzeniem DEB, debianowy plik, adekwatny do wersji twojego serwera. Przypuszczam, że masz najnowszy serwer, czyli w wersji 5, czyli tutaj pobierasz ten plik DEB, zapisujesz go sobie na dysku, a następnie w zakładce wtyczki już w interfejsie swojego serwera po prostu Klikasz, prześlij plik, wybierasz tą nową, nową wtyczkę, którą masz, ten plik, który masz na swoim dysku. Klikasz, zainstaluj. Po zainstalowaniu odświeżasz stronę. I już masz. No to zróbmy to, czyli ja już wcześniej przed naszą dzisiejszą audycją pobrałem ten plik na dysk, w związku z tym tylko wchodzę już we wtyczki, wczytuję, prawda? I tutaj wczytując, mam znaleźć na dysku ten plik, którego potrzebujemy. To jest właśnie ten plik, którego też ty potrzebujesz. Wysyłamy i klikamy OK. No i w tym momencie ten plik trafia na serwer, zostanie zainstalowany, znaczy zostanie wgrany, a potem my zainstalujemy tą wtyczkę, wtyczkę wtyczek, dlatego że ta wtyczka to jest taka, taki element, który nam otwiera system na kilkanaście innych wtyczek. No została już wgrana, więc prawdopodobnie tutaj na liście znajdziemy coś, co się nazywa Open Media Vault Extras. Jest właśnie tutaj. Klikamy to i Instalujemy. Tak? I w tym momencie potwierdzamy, że chcemy tą wtyczkę zainstalować, a wraz z nią, właśnie, linki do kilkunastu dodatkowych wtyczek. I wśród nich będą też te wtyczki, których będziemy potrzebować do tego, żeby nasza maszyna się rano obudziła, a wieczorem, żeby sobie spokojnie zasnęła. No i tutaj system mówi, że już te wtyczki instaluje, że zostały one zainstalowane. Opuścić stronę, tak jest, opuszczamy stronę. Wchodzimy na nowo tutaj do naszego systemu i spoglądamy, czy na dole tutaj na tej liście mamy zainstalowaną tą wtyczkę Open Media. Volt Extras, tak? Open Media Volt Extras są zainstalowane, są tutaj zaznaczone na zielono, czyli one się tutaj już e, znajdują w naszym systemie. Zresztą w tej chwili, jak już spojrzysz na tę listę tych różnych wtyczek, które mamy, jest ich dużo więcej niż było pierwotnie. I skoro mamy już te dodatkowe wtyczki, no to znajdujemy tą, której im potrzebowali, czyli tą, która obudzi naszą maszynę rano. Obudzić, czyli Wake Up, zobaczmy, coś tu się znajduje, tak? Wake Alarm. Wake Alarm plugin for Open Media Vault. Schedule times to wake machine using Wake Alarm. Czyli tutaj ustal godzinę. o której twoja, twój komputer będzie, twój serwer będzie rano się budził. No to tak, instalujemy oczywiście tą wtyczkę. Czyli co się stało i co my robimy? My zainstalowaliśmy te, ten pakiet extras, czyli ten pakiet kilkunastu dodatkowych wtyczek. Z tej listy wybieramy sobie tą wtyczkę, czy za chwilę jeszcze może jakąś inną wtyczkę, którą będziemy potrzebować i instalujemy je w systemie. Czyli w tym momencie system instaluje nam tą wtyczkę, która pozwoli nam tą maszynę obudzić rano. Także tak jak widzisz tutaj pomysł na ten serwer jest taki, że mamy zainstalowany system, mamy tam dyski, które już prawdopodobnie z tego filmu, korzystając z mojego sobie skorzystałeś, żeby, żeby je poinstalować. Zresztą tutaj e, na górze też podaję link do tego filmu, jak sobie stworzyć ten e, serwer. I teraz na tym serwerze instalujemy te wtyczki, czyli te programy, te dodatki, które nam pomogą zrobić to, czego potrzebujemy. No i tutaj ta wtyczka już została zainstalowana. Proszę przeładować stronę. Dobrze. Przeładujemy stronę, żeby ta wtyczka się nam pojawiła na liście i faktycznie spójrz, mamy tutaj Scheduled Wake Alarms, czyli pojawiła nam się tutaj ikonka czegoś, czego nie było wcześniej, czyli mamy tutaj ten budzik do obudzenia systemu. No to wybierzmy i ustalmy w takim razie, kiedy ten system ma się obudzić. Ma się obudzić powiedzmy o godzinie, dajmy na to 6 minut minut powiedzmy 30, tak, powiedzmy o 6.30 codziennie ten serwer ma się obudzić, tak, 6.30, godzina 6, minut 30, nie wybieramy w jakiego dnia miesiąca, jakiego miesiąca, którego dnia w tygodniu, bo tak naprawdę każdego dnia przez 7 dni w tygodniu chcemy, żeby nasz serwer właśnie o godzinie 6.30 się budził. Teraz musimy jeszcze potwierdzić, że... Ta zmiana jest tą, której oczekujemy. Zmiany będą zapisane w konfiguracji naszego serwera. No i od jutra, od godziny 6:30, nasz serwer się uruchomi. Pod warunkiem, że przed pójściem spać wprowadzimy go w stan hibernacji. No darek, ale dlaczego? Robić to ręcznie, skoro możemy to skonfigurować, bo to, co mamy tutaj na serwerze, to mamy zaplanowane zadania. Czyli możemy serwerowi powiedzieć, co on ma dla nas zrobić, i ja tutaj zaplanowałem mu zadanie, które nosi nazwę PM Hibernate. Zrobiłem to bardzo podobnie jak w tym poprzednim interfejsie, czyli znowu wybrałem minutę, wybrałem godzinę i tutaj w opcji polecenia, które ma być wykonane, dałem polecenie PM Myślnik, Hibernate, hibernate, prawda? I to e, korzystając z tego polecenia system o tej godzinie, którą ja mu tutaj zdefiniowałem jako godzinę, powinien, którą powinien zastosować, e, on e, tutaj ten e, mój e, komputer serwer e, wyłącza, czyli dosłownie go wyłącza, ale wprowadzi w stan hibernacji, w którym będzie wszystko wyciszone i będzie czekać do włączenia. Czyli o godzinie 21.45 ten mój system będzie wyłączony. I w ten sposób wieczorem za 15, system jest wyłączany i o 6.30 rano następnego dnia jest włączany. I to był ten pierwszy element, o którym chciałem Ci dzisiaj powiedzieć. Drugim tematem, o którym powinniśmy porozmawiać, to jest coś, co się nazwę SnapRite. To jest taki program do kopiowania danych pomiędzy dyskami. W tej audycji, w tym streamie, który pewno oglądałeś, gdy instalowaliśmy serwer, mówiliśmy o różnych strukturach, macierzy RAID, o tym jak można to skonfigurować, te różne dyski. Natomiast w momencie, gdy pracujemy z serwerem domowym, takim, gdzie używamy prawdopodobnie dysków nieserwerowych, dysków o różnej różnych wielkości, to wtedy warto skorzystać z takiej ciekawej wtyczki, która nosi nazwę SnapRate. tutaj, jeżeli wpiszemy Snap. Right. to widzimy, że tutaj mamy możliwość uruchomienia wtyczki, która jest właśnie takim programem kopii bezpieczeństwa przestrzeni macierzy dyskowych. No to zainstalujmy sobie SnapRida i zaraz zabierzemy się za to, żeby w tym SnapRidzie te nasze dyski, które mamy w naszym domowym serwerze, w naszym Open Media Vault, żeby działały, żeby robiły to, czego potrzebujemy. Tutaj, o ile w czasie instalowania tego serwera pokazywałem Ci dysk zewnętrzny, USB, który podłączyłem i e, mogliśmy udostępnić zawartość tego dysku dla wszystkich domowników poprzez nasze Wi-Fi, o tyle teraz na potrzeby tego instruktażu umieściłem w tym dysku, w tym e, serwerze jeszcze trzy niezapisane dyski. Dwa mniejsze, jeden większy, one są różnych pojemności, to taka sytuacja, która będzie też dla Ciebie pewno charakterystyczna. Mamy już tutaj tę wtyczkę zainstalowaną, Ponownie, tutaj system nam mówi, że potrzebujemy tą stronę przeładować, żeby wtyczka nam się pojawiła na liście i faktycznie spójrz, tutaj mamy Snaprite. Snaprite, czyli mamy tutaj tą, ten software, który pozwala nam przenosić pomiędzy różnymi dyskami dane. No to otwieramy SnapRite, patrzymy jakie tutaj mamy dyski do dyspozycji, dodajemy tutaj nowe zadanie i patrzymy jakie mamy dyski i się okazuje, że mamy tylko jeden dysk. Ja przed chwilą powiedziałem, że dołożyłem tam trzy puste dyski, a tutaj mamy tylko jeden dysk, dysk ponad 700 GB, gdzie wolne jest 154 i możemy z niego skorzystać. To nie przypadek, dlatego że te dyski, które ja dołożyłem były niesformatowane, a ten system, jeżeli to jest system do kopiowania między dyskami, to już te dyski muszą być przygotowane. W związku z tym wróćmy jeszcze, pójdźmy krok wcześniej i zobaczmy, jakież my tu mamy dyski w naszym systemie. Okazuje się, tych dysków mamy dość sporo, prawda? Mamy ten jeden dysk, ten SDA, ten duży dysk prawie jeden terabajtowy, który jest sformatowany, w związku z tym system go widział. Natomiast mamy tutaj też te trzy dyski, które ja dołożyłem, które są niesformatowane, które widzimy w systemie, ale z nich jeszcze w Snabrycie nie nie będziemy mogli korzystać, dlatego że one nie zostały sformatowane. Zatem, gdzie zajmiemy się naszymi dyskami? Oczywiście w systemie plików. Czyli jeżeli sobie spojrzymy na system plików, to tutaj na liście zobaczymy, jakie dyski są widoczne. No i tutaj widzimy, że mamy w systemie online trzy dyski. No to dodajemy kolejne. Dodajemy dysk, na którym stworzymy system plików, który sobie tutaj zainstalujemy. No i tak będzie jeden z tych dysków. No to będzie. Ten mały dysk Hitachi, prawda? Wiem, że dysk Hitachi 150 GB mamy. E, Jaki system plików? I tutaj możemy wybrać różne systemy plików, które będą akceptowalne przez ten system. Propowiedź jest taka, że jeżeli tutaj podłączysz dysk, który był stworzony w innym systemie plików, to on też będzie odczytywalny. Natomiast tutaj mamy do wyboru różne systemy. Tutaj ten standardowy EXT4, ja radzę, żeby, żeby z niego korzystać. No i ten dysk nazwijmy go 160 giga bajtów, bez podkreślenia jedynka. To jest jeden z tych małych dysków, tak go sobie tutaj nazwiemy. Czy na pewno chcesz sformatować to urządzenie? Wszystkie dane z nim zostaną usunięte. Należy pamiętać, że tworzenie systemu plików może zająć troszkę czasu. Dobrze, niech będzie formatowany. On tutaj stworzy system plików. Na razie to okienko zamkniemy. Niech on tam w tle robi swoje działania, a my tutaj utworzymy Kolejny dysk, prawda? Czyli mieliśmy jeden z tych małych dysków. Znajdziemy tutaj za chwilę na liście drugi z tych małych dysków. To jest dysk Fujitsu. Znowu to jest dysk 150 giga, 160 GB, nazwijmy go 160 GB, dwujeczkę, prawda? To będzie ten dysk. Znowu system nasz zapyta, czy chcemy tutaj to wszystko sformatować. Oczywiście chcemy formatować, a my w międzyczasie musimy też zrobić porządek z tym trzecim dyskiem, prawda? Z tym dużym dyskiem, który też został tutaj do systemu dorzucony i ten. Trzeci dysk to jest dysk, który ma tutaj większą powierzchnię, prawda? Bo to jest ten dysk prawie 700 GB. Też go tutaj sformatujemy. I tutaj widzimy, że te dyski są tutaj tworzone, prawda? Jeden, drugi, trzeci już prawdopodobnie jego, jego proces formatowania dobiegł, dobiegł końca. My teraz pozwolimy systemowi formatować i tutaj będzie cięcie w tym naszym filmie i wrócimy w momencie, gdy te dyski będą sformatowane, żeby zrobić kolejny krok, bo to formatowanie zajmuje zbyt dużo czasu, jak na to, żebyś tutaj czekał przed, przed ekranem. No i wracamy tutaj do naszego Open Media Vault. Jak widzisz, wszystkie trzy dyski są już, mają status online, nie są zamontowane, nie są na razie jeszcze dostępne, no więc co musimy zrobić? Po prostu je zamontować. Czyli po kolei klikamy tutaj to, żeby pierwszy dysk, ten 700 GB zamontować, potem te następne dyski zamontować. Czyli gdy one będą zamontowane, czy już będą widoczne dla systemu, tak jakby były już sformatowane, podłączone, gotowe do użycia, to wtedy będziemy mogli przystąpić do tego, żeby Snaprite. Już je przyjął na swój pokład, i żeby ustawić, co i jak ma działać. Tutaj, czekając na to, gdy te dyski zostaną zamontowane, tylko podpowiem Ci, że system SnapRite działa w ten sposób, że jeden z dysków w tym przypadku weźmiemy największy dysk, będzie tym dyskiem takim referencyjnym, na który będziemy kopiować z mniejszych dysków, który też będzie zawierał informacje o tym, jaka jest struktura plików na tych mniejszych dyskach, czyli na wypadek, gdyby coś się stało z którymś z tych mniejszych dysków, no to ten duży dysk w tym momencie odtworzy to wszystko, co tam było. I to, co jest piękne w Stambride'zie, to jest to, że możesz tam dokładać do systemu dyski o różnej wielkości. Dlatego, że jeżeli orientujesz się jak taki klasyczny RAID działa, RAID 0, 1, 5 i tak dalej, to założeniem takiego klasycznego RAIDa jest to, że te dyski muszą mieć tą samą wielkość. A jeżeli nie mają tej samej wielkości, to tak naprawdę system jest skalowany do wielkości, do pojemności najmniejszego dysku w systemie RAID. Natomiast Snap nie jest typowym RAIDem, jest tak naprawdę aplikacją do backupu i dzięki temu można tam dokładać dyski o dużych objętościach, o dużych o różnych pojemnościach. No i tak jak w tym naszym przykładzie, prawda, użyjemy tej jednego dysku, który ma 700 GB, a jednocześnie użyjemy dwóch dysków 160 GB i one sobie tutaj świetnie z tym poradzą. Co więcej, w przyszłości można by tego serwera też dołożyć więcej dysków, czy ująć któryś z tych dysków, a to wszystko będzie działać. A także te mniejsze dyski, które zawierają dane, mogą być dyskami o różnych systemach plików. To znaczy, ja tutaj będę używał systemu EXT4, bo tak je sformatowałem, ale jeżeli tutaj podłączę jakiś na przykład dysk NTFS czy FAT, który po prostu będzie w stanie tutaj być dostępny, żeby te dane czytać i kopiować na ten dysk referencyjny. Ten dysk referencyjny oczywiście, on musi mieć ten System plików tej rozumiany przez serwer, czyli najlepiej X4, ale te z danymi mogę mieć różne systemy plików, także to jest duża zaleta i taka duża ciekawostka, jeśli chodzi o tutaj y, Snap RID'a. I tutaj w zasadzie mogę już skończyć to przygotowywanie y, y, tematyczne, dlatego że jak już widzisz, wszystkie trzy dyski są zamontowane, no to wracamy tutaj do naszego SnapRida i w SnapRidzie teraz możemy już te, z tych dysków skorzystać, czyli dodajemy pierwszy dysk, wybierzemy na porządek tutaj największy dysk, ten dysk 700 GB, będzie to nasz dysk o nazwie Parity, czyli ten, który będzie tym dyskiem referencyjnym, to znaczy na niego będziemy kopiować zawartość tych mniejszych dysków. Natomiast pozostałe dwa dyski będą miały zawartość i dane, czyli to z tamtych dysków te wszystkie dane będą się dla bezpieczeństwa znajdować, będą kopiowane na ten dysk parity, czyli ten będzie nazywał się mały. Jeden tutaj dane i dane oczywiście i zawartość. Oraz y, kolejny, trzeci dysk, czyli mały dwa, też zawartość i dane, a następnie synchronizujemy to wszystko, co gdzieś tam się znajduje na tych dyskach, żeby to już się znalazło jako kopia bezpieczna na tym dysku parity. Chociaż, skoro żeśmy te dyski dopiero w tej chwili utworzyli, to w zasadzie nie będzie tam prawdopodobnie co kopiować. I teraz tak, w tym momencie ten system jest stworzony, no i możemy rozpocząć synchronizowanie. Czekamy na zapisanie zmian, natomiast jeżeli tutaj wejdziemy sobie w narzędzia, to wybierzemy synchronizuj. Ja tutaj w ramach tego krótkiego materiału nie będę udzielał instrukcji obsługi całości tego systemu, natomiast tutaj na dole podaję link do instrukcji obsługi, która jest w języku angielskim, ale znowu automatycznym tłumaczem zachęcam, żeby ci sobie przetłumaczyli. Teraz tak, tutaj w tym momencie, jeżeli odpalam ręcznie synchronizację, no to w tym momencie pomiędzy tymi małymi dyskami a tym dużym nastąpiła synchronizacja. Natomiast rzecz jasna nie chcę robić tego ręcznie. Chciałbym, żeby to się działo automatycznie. W związku z tym skorzystam tutaj znowu z opcji zaplanowania zadań, czyli dodaję zadanie, zadanie, które będzie się tutaj realizować codziennie i Polecenie to będzie snap, 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 right, sync. Yy, I tutaj włączone mamy to, i w tym momencie. Codziennie system będzie raz dziennie będzie tutaj wykonywał synchronizację, czyli każdego dnia będę miał tutaj synchronizowane pomiędzy tymi dwoma małymi dyskami, a tym dużym dyskiem. W razie jakiejś awarii, gdyby któregoś dysku nie było, i tak dalej. Jest procedura odtwarzania, ale o tym już dzisiaj nie będę mówił, natomiast chciałem ci tylko pokazać to proste, ale moim zdaniem bardzo dobre narzędzie. Które umożliwia bezpieczne kopiowanie w zasadzie bez naszego udziału. Oczywiście tutaj można pójść jeszcze krok dalej, czyli zamiast mieć te kilka małe dyski, można je połączyć w taki zbiór zasób dysków, używając MergeFS czy UnionFS. Ale to już są jakby dalsze historie, jeśli chodzi o Open Media Vault. W zasadzie tutaj w ramach tego dzisiejszego spotkania nieco ci zaostrzam apetyt, pokazując taki kolejny z tych elementów. I trzeci, ostatni element, który chciałem dzisiaj dotknąć. Dotyczy chmury, czyli dotyczy takiej alternatywy Dropboxa, czy chmury Google, czy chmury, chmury Microsoftu, bo ludzie mówią, no dobra, skoro sobie instalujesz serwer plików w domu, to po co ci jeszcze Dropbox, czy nie lepiej to wszystko wystawić w świat, żeby się można łączyć? No to jest pewne ryzykowne podejście, powiedzieć sobie, wystawić na świat te wszystkie pliki, dlatego że jeżeli masz dużo zasobów cennych na swoim serwerze domowym i po prostu udostępnisz taką czy inną metodą, no to narażasz się na taki hakerski, natomiast warto znaleźć wyjście. Pośrednie i tym wyjściem pośrednim właśnie jest możliwość zainstalowania specjalnej aplikacji, która służy właśnie do tego, żeby pełnić rolę dla nas poniekąd takiego Dropboxa. I takim rozwiązaniem, które Zostało rekomendowane przez jednego z moich znajomych. To jest rozwiązanie NextCloud. Przyznam szczerze, ja go nigdy nie instalowałem na moim domowym serwerze. Jednym z powodów było to, że to jest tak stara maszyna i ma tak mało pamięci operacyjnej, że miałem przekonanie, że to prawdopodobnie nie zadziała. Natomiast wiem, że to jest rozwiązanie, które świetnie działa w przypadku, gdy będziesz miał więcej niż, niż moje 2 GB pamięci operacyjnej na tym serwerze domowym. No to będę, ja mam służbowy serwer, Profesjonalnym firmy KUNAB, no i tam oczywiście mam dużo więcej pamięci operacyjnej, i tam mogę ewentualnie ryzykować, ale tutaj w tym momencie jesteśmy, mówimy o Open Media Vault. W związku z tym, żeby ci ułatwić działanie, to tutaj wklejam link do bardzo dobrego materiału, do YouTubera. Technodet, człowieka, który nakręcił bardzo wiele ciekawych, dobrych filmów instruktażowych na temat konfiguracji i używania Open Media Vault. Te filmy są po angielsku. Te filmy, te filmy są po angielsku, natomiast być może wiesz, a być może nie wiesz, praktycznie każdy anglojęzyczny film na YouTubie możesz odtworzyć z polskimi napisami, czyli włączasz automatyczne, automatycznie generowane napisy po angielsku, włącza automatyczne tłumaczenie na język polski i masz napisy w języku polskim. Oczywiście, te napisy są dalekie od doskonałości, ale w przypadku materiałów technicznych, czyli takich, gdzie masz z jednej strony ekran, gdzie widzisz, gdzie ten youtuber pokazuje dokładnie, co jest na ekranie, plus masz napisy, które z grubsza tłumaczą to z grubsza mam na myśli około 95%, co naprawdę dość dobre tłumaczenie. Tłumaczam to, co jest na ekranie i jesteś sobie w stanie poradzić. Także obiecałem Wam na deser tutaj taką pewną wskazówkę, w jaki sposób zastosować te rozwiązania chmurowe. I tutaj podaję link właśnie tego materiału, do, do TechnoDET, techno gdzie ten Nextcloud jest bardzo dobrze wyjaśniony krok po kroku, jak go zainstalować. I to było to, co chciałem Wam dzisiaj pokazać na temat Open Media Vault. Mam nadzieję, że spełniłem Wasze oczekiwania. Tych z Was, którzy po obejrzeniu mojego materiału o instalowaniu Open Media Vault mówili, ale prosimy o krok dalszy. Prosimy o te obiecane informacje o wtyczkach, o obiecane informacje o Snaprajdzie, prosimy o jakieś wskazówki, jeśli chodzi o chmurę. I to właśnie dzisiaj było. Jeżeli to było przydatne, to bardzo się cieszę, będzie miło zobaczyć Wasze komentarze i wasz feedback pod tym materiałem. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę i pogodnie pozdrawiam.